to było bardzo duże zaskoczenie. Liczyliśmy, no może jakimś cudem, że uda nam się wywalczyć ten brązowy medal. Ale no, w głębi duszy liczyliśmy, że jesteśmy w zasięgu jakby no, zdobyć ten krążek no, brązowy, no, ale nie spodziewaliśmy się, że to będzie złoty krążek. No i to było naprawdę pozytywne zaskoczenie i bardzo miłe. To głównie zależało od tego, tej atmosfery, jaką zbudowaliśmy tak naprawdę już na tym obozie i sportowym. No i jakby, no, to nie oszukujmy się, budujemy tą sztafetę na nowo, trener kadry się zmienił i, no, i musimy jakby no, tą sztafetę no tak ugruntować, żebyśmy po prostu biegali na każdej imprezie międzynarodowej na podobnym poziomie co na igrzyskach. No i gdy jest jakby współpraca między nami i, no i tak się nakręcamy coraz bardziej między sobą do tego biegania, no to są jakby z tego rezultaty, jak widać. Uczelnia naprawdę bardzo mocno nas wspiera i klub sportowy AZS-owskie też nas wspierają bardzo mocno. No i to jest jakby tak naprawdę praca jakby w obie strony, która funkcjonuje jakby. My reprezentujemy właśnie na zawodach uczelnie i kluby sportowe. No i jakby wspiera nas dzięki temu też no tak naprawdę klub i, no i studia tak naprawdę nas wspierają. No i to jest bardzo, bardzo fajne wsparcie tak naprawdę obustronne, tak jak się mówi.